Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Mileny Kindziuk Emilia i Karol Wojtyłowie Rodzice św. Jana Pawła II Małżeństwo Wojtyłów Kandydaci na ołtarze Miniaturowe skórzane etui zdobione pozłacanym ornamentem ma 100 lat czyli tyle Ile minęło od narodzin świętego Jana Pawła II. Jest pamiątką właśnie po nim, polskim papieżu. Pamiątką nigdy dotąd nieudostępnioną. Biorę to etui do ręki, otwieram ostrożnie jak relikwie, by nie uszkodzić. W środku znajduje się papierowy, nieco przetarty obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Są też dwie czarno-białe, trochę już wyblakłe fotografie. Na jednej widnieje papież jako kilkumiesięczne niemowlę na rękach matki. Na drugiej, zapewne zrobionej kilka lat wcześniej, jest ojciec Jana Pawła II wraz z jego jeszcze wtedy małym braciszkiem Edmundem. Tę pamiątkę Jan Paweł II przez cały pontyfikat przechowywał w Watykanie. W ten sposób miał ich wszystkich, całą swoją najbliższą rodzinę przed oczyma, zawsze przy sobie w prywatnych apartamentach, obok brewiarza i budzika, tego samego, który 2 kwietnia 2005 roku zatrzymano na godzinie 21:37, by nigdy już go nie uruchomić. Wystarczyłoby, żeby to małe, wiekowe etui należało do kogoś innego, a nie byłoby tak bezcenne. Być może w ogóle by się nie zachowało. Podobnie, gdyby nie pontyfikat papieża Polaka, świat nigdy by się nie dowiedział o rodzinie Wojtyłów. Rodzice Jana Pawła II, Emilia i Karol, stali się znani za sprawą swego syna. Dzięki temu, że wiele razy wypowiadał się o nich publicznie. Również życie dwójki ich pozostałych dzieci Olgi i Edmunda nie zapisałoby się na kartach historii, pozostając anonimowe, gdyby nie wspomnienia papieża na ich temat. Jan Paweł II także nie byłby tym samym człowiekiem tym samym kapłanem aktorem i poetą biskupem i filozofem. Wreszcie papieżem, gdyby nie jego najbliżsi. Jak sam bowiem mówił, na Wadowickim Rynku, w czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku, miłość moich najbliższych dawała mi poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach. To w rodzinie papież uczył się kochać i rozumieć świat. Zdobywał wiedzę i wiarę, uczył się patriotyzmu i miłości do ludzi. W takim duchu wychowywali go rodzice w domu, którego okna wychodziły na kościół, a codzienne życie toczyło się w rytm tego, co trwałe i wiekuiste. Przypominał im o tym widoczny z okien mieszkania zegar słoneczny z zachowanym do dziś napisem: Czas ucieka, wieczność czeka. Nie ma wątpliwości, że duchowość papieża w pewnej mierze uformowała się w rodzinie przede wszystkim dzięki postawie i wierze rodziców. Jest o tym przekonany kardynał Stanisław Dziwisz który przez ponad 40 lat był przyjanie Pawle II i słuchał także jego wspomnień. Zapewne dlatego kardynał Dziwisz tak chętnie przystał na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego małżeństwa Emilii i Karola Wojtyłów. Traktuje to jako dopełnienie osobowości Ojca Świętego, a także jako obowiązek wdzięczności wobec papieża. Nadto Emilia i Karol Wojtyłowie mogą stać się przykładem dla współczesnych rodzin. Przykładem mocnym i wyraźnym, stwierdza ksiądz kardynał. Czy można więc stwierdzić, że było wolą Jana Pawła II, aby jego rodzice zostali wyniesieni na ołtarze? Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat wprost, nie w takich terminach. Można było jednak wyczuć, że Ojciec Święty jest wewnętrznie przekonany, iż jego rodzice, a także brat Edmund, wiedli życie ludzi świętych, podkreśla kardynał Stanisław Dziwisz. Heroiczny wybór. Życie dziecka. Życie Wojtyłów wyraźnie się teraz stabilizowało. Po wieloletniej tułaczce wreszcie na stałe osiedli w Wadowicach. Mieszkali teraz w znacznie lepszych warunkach. Karol awansował, miał nieco większą pensję, rodzinie lepiej się powodziło. Edmund zdrowo dorastał, bardzo dobrze się uczył. Rodzice mieli z niego pociechę. Codzienne życie upływało między szkołą, pracą, modlitwą, zwyczajnymi domowymi obowiązkami i odpoczynkiem. Toczyło się prosto, zwyczajnie, w rytmie roku naturalnego, szkolnego i kościelnego. Żyli po prostu po Bożemu, przyznaje ksiądz Zdzisław Kałwa, który ponad czterdzieści lat mieszka w Wadowicach. Rozmawiał z ludźmi, którzy znali jeszcze Emilię i Karola. Mówiono mi, że to byli ludzie bardzo dobrzy, bardzo pobożni. Same dobre opinie o nich słyszałem, dodaje ale nie pamięta już niestety żadnych szczegółów. Zbigniew Siłkowski zapamiętał, że szerokiego życia towarzyskiego pan Wojtyła nie prowadził, a takie rozmowy z przygodnie spotkanymi znajomymi, zaczynające się od słów co słychać panie dzieju, co a priori zwiastowało gadaninę prowadzącą donikąd, na pniu ucinał. Potwierdza to Maria Zadora. Pamiętam, ojciec mi opowiadał, że Karol Wojtyła raczej unikał spotkań towarzyskich, i że Wojtyłowie nie odwiedzali innych mieszkańców miasta. Wojtyłowie byli przybyszami w tutejszym mieście. Nie mieli tu ani rodziny, ani też większego kręgu przyjaciół. Ponadto Karol, ze względu na swoją pracę w kancelarii wojskowej, musiał zachować pewną wstrzemięźliwość w kontaktach. Wreszcie Emilia była chora, nieraz leżała w łóżku. Dlatego raczej nie zapraszali gości. Nie wydawali wielkich przyjęć, żyli skromnie, zaznacza Eugeniusz Mróz. Podobnie tłumaczy ksiądz Jakub Gil, który jako proboszcz Wadowickiej parafii wiele słyszał o rodzicach papieża. Nie można się dziwić, że oni byli tu jak można powiedzieć, obcy. Przecież nie mieszkali w Wadowicach z dziada pradziada. Zamieszkali tu tylko dlatego, że władze austriackie przydzieliły Karola do pułku wadowickiego, tłumaczy ksiądz Gil. Michał Siwiec Cielebon twierdzi, że ludzie ich postrzegali jako wręcz z wyższej sfery. Takie opinie słyszał jako nastolatek od swojej babci Marii Siwcowej. A potem od swojej mamy Teresy. Być może to ranga wojskowego nadawała tej rodzinie taki prestiż. Chociaż trzeba przyznać, że sama pani Wojtyłowa, tak o niej mówiono w wadowicach, uchodziła w mieście za damę. Kobietę dystyngowaną, mającą swój styl. Można to zresztą dostrzec na starych fotografiach. Na których Emilia zawsze jest w długiej sukni i eleganckiej biżuterii, niekiedy w kapeluszu. Na pewno nie była typem kobiety, która stoi na klatce schodowej albo na miejskim dziedzińcu i plotkuje. Słyszę to od starszych ludzi w wadowicach. A okazja ku temu istniała, gdyż we wadowicach znali się prawie wszyscy i zgodnie ze swoją naturą lubili o sobie plotkować. Można było pogadać przy piwie u kluka, w cukierni Liski, bądź podczas spaceru nad skawę czy do parku. Na postawę Wojtyłów zwracał uwagę ksiądz Jakub Gil, który jako miejscowy proboszcz całymi latami zbierał okruchy ludzkich wspomnień o rodzicach papieża. Mieszkańcy Wadowic mi opowiadali, że pani Wojtyłowa nie była chętna do pogawędek z sąsiadkami. Zapamiętali też, że gdy sprowadziła się do kamienicy w rynku, już wtedy była słaba i chorowita. Miała ona jednak dwie sąsiadki, z którymi nawiązała bliskie relacje. Jedna z nich to Maria Janina Kaczorowa, urodzona w 1902 roku. Druga Helena Szczepańska, urodzona około 1901. One też wiedziały o niej najwięcej. Im ufała. Nawet jeśli była dyskretna wobec innych sąsiadek, im opowiadała o swoich problemach. Jesienią 1919 roku okazało się, że Emilia spodziewa się dziecka. Trzynastoletni Edmund miał mieć w końcu rodzeństwo. W mojej rodzinie mówiono, że pani Wojtyłowa ogromnie się z tego ucieszyła, tym bardziej, że wcześniej martwiła się, iż po śmierci córeczki nie będzie już mogła mieć więcej dzieci. Opowiada Maria Zadora. Potwierdza to Michał Siwiec Cielebon, który podobne opinie słyszał w swoim domu rodzinnym. Radość z powiększenia rodziny nie mogła jednak trwać długo. Nadeszła niepokojąca wiadomość. Wadowicki historyk Michał Siwiec Cielebon, który pamięta z domu treść rozmów swojej babci Marii Siwcowej z dwiema mieszkankami wadowic zaprzyjaźnionymi z Emilią, Marią Kaczorową i Heleną Szczepańską, następująco przedstawia ówczesną sytuację. Kiedy Wojtyłowa była w drugim miesiącu ciąży, od lekarza znanego ginekologa i położnika wadowickiego doktora Jana Moskały, Usłyszała diagnozę, że jej ciąża jest poważnie zagrożona i nie ma szans ani na jej donoszenie, ani na urodzenie żywego i zdrowego dziecka. Dla niej samej rokowania też miały być tragiczne. Poród miała przepłacić życiem. Jeśli niemowlę przeżyje, ona miała umrzeć. Aby więc ratować siebie, Emilia powinna dokonać aborcji. Oznajmił jej doktor Moskała. Nie chciał nawet prowadzić tej ciąży. Zdecydowanie nalegał na aborcję. Istnieją także inne świadectwa, że Emilia opowiadała o swych problemach Marii Kaczorowej i Helenie Szczepańskiej. Rozmowę z Marią Kaczorową nagrał Roman Gajczak w 1985 roku i relacje z niej zamieścił w książce Sercu Najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Kaczorowa była już wtedy osobą ciężko chorą, przykutą do łóżka, ale pamięć miała wręcz fenomenalną. Pozostawała wtedy, jak zaznaczył Roman Gajczak, chyba ostatnią z żyjących niewiast, która dobrze znała matkę Ojca Świętego. Ciekawe, że to opublikowane świadectwo Kaczorowej odbiło się szerszym echem w środowisku włoskim niż polskim. Wkrótce wykorzystał je bowiem włoski autor Luciano Bergonzoni, pisząc osobną monografię o mamie Jana Pawła II. Opisał je także inny włoski autor, Renzo Allegri w książce Dwie Matki Jana Pawła II, Emilia Wojtyła i Święta Joanna Beretta Mola. Wykazał on analogię między sytuacją Emilii Wojtyłowej i świętej Joanny Beretty Mola. Jak pisze Allegri, obu tym kobietom lekarze zalecali usunięcie dziecka po to, by mogły ratować siebie. Obie te kobiety przeżyły wielki matczyny dramat, musiały wybierać pomiędzy własnym życiem, a życiem dzieci, które nosiły pod swoimi sercami. Tę samą wersję wydarzeń potwierdza ksiądz Jakub Gil. Kiedy w 1998 roku chodziłem po kolędzie, osiemdziesięcioletnia wtedy mieszkanka Wadowic, opowiadała mi, że pani Wojtyłowa była pełna obaw, gdy okazało się, że jej ciąża jest zagrożona i gdy lekarz zaproponował jej, by przerwała życie swego poczętego dziecka. Ta pani podkreślała również, że to głęboka wiara nie pozwalała Emilii podjąć decyzji o aborcji. Starsi ludzie pamiętają, że fakty te podawała także Helena Dziwitowa, żona zawiadowcy stacji kolejowej w Wadowicach. Ponadto dobrze wiedziała o tym inna mieszkanka Wadowic, pani Jadwiga Tatarowa, która jako położna zajmowała się Emilią przez całą ciążę. Ona była niewątpliwie ważnym świadkiem. Jej relacja była znana w rodzinie Michała Siwca Cielebona. Jego babcia Maria Siwiec była uznanym autorytetem cukierniczym w Wadowicach. Wypiekała najlepsze ciasto, po które przychodziły okoliczne sąsiadki. Stąd jej dom był miejscem spotkań i licznych rozmów wadowickiego środowiska. Z relacji położnej tatarowej wynikało że Emilia Wojtyłowa była załamana, gdy lekarz nakłaniał ją do aborcji. W pełni zdawała sobie sprawę z zagrożenia życia swojego i dziecka. Tym bardziej, że diagnoza padła z ust najbardziej znanego wówczas położnika w Wadowicach, jakim był dr Jan Moskała. Miał on renomę. Uchodził za profesjonalistę. Ale też, jak twierdzi Michał Siwiec-Cielebon, był znanym w całych wadowicach aborcjonistą. Chodził na spacery ze swoimi dwoma wyżłami i zaczepiał młode dziewczyny, mówiąc do nich: nie śmiejcie się i tak wcześniej czy później do mnie traficie. Zapewniał, że służy pomocą, bo z tego żyje. Uważał zresztą, że poczęte dziecko to nie jest człowiek. Moskała miał swój gabinet w budynku położonym tuż przy kościele. Na drzwiach wejściowych wisiała tablica z szyldem. Doktor Jan Moskała, specjalista ginekolog, położnik, lekarz wszech nauk medycznych. Na ścianie budynku zaś codziennie ktoś kredą dopisywał Fabryka aniołków. Służąca doktora Moskały na jego polecenie ten napis zmywała, po czym następnego dnia sytuacja się powtarzała. Pozostaje pytanie: dlaczego Emilia, wiedząc o tym wszystkim, Udała się na wizytę właśnie do doktora Moskały, a nie do innego lekarza. Bo był on jednocześnie naprawdę uznanym lekarzem i autorytetem medycznym. Do tego również kardiologiem. Niewykluczone więc, że chora na serce Emilia była już wcześniej jego pacjentką. Wiadomo też było powszechnie, że jeśli już prowadził ciążę, to robił to bardzo dobrze. Odbierał też wiele trudnych porodów. Poza tym swój gabinet miał przy kościelnej, tuż obok kamienicy Wojtyłów. Emilia miała więc do niego po prostu najbliżej. Wyjaśnia Siwiec Cielebon. Z tej wizyty lekarskiej Emilia wyszła zdruzgotana. Była w szoku. O zagrożonej ciąży i propozycji aborcji prawie nikomu nie opowiadała. Co więcej, ona ten fakt ukrywała. Nie była wylewna, generalnie nie chciała wszystkiego o sobie mówić, tym bardziej o sprawach prywatnych. Tak opowiadał o niej mój ojciec i w ten sposób zapamiętano ją w mojej rodzinie, opowiada Maria Zadora. To tłumaczyłoby, dlaczego mieszkańcy Wadowic poza kilkoma osobami nie słyszeli wtedy o zagrożonej ciąży Emilii. Jako pierwszy jeszcze tego samego dnia o wszystkim dowiedział się Karol. Tak wynikało z relacji Heleny Szczepańskiej. Teraz dopiero Wojtyłowie musieli więc przeżywać prawdziwy dramat. Tym bardziej, że, jak mówili mi starsi ludzie, którzy ich pamiętali, Emilia z Karolem bardzo się kochali. Byli wspaniałym, dobrze dobranym małżeństwem, podkreśla ksiądz Jakub Gil. Oboje przecież mieli świadomość, że brak zgody na aborcję niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenie dla życia Emilii. Jako rodzice zdawali sobie też sprawę, że matka jest jeszcze potrzebna Edmundowi, który miał dopiero 13 lat. Czyli tyle, ile miała Emilia, gdy zmarła jej matka. Z drugiej strony, dla Emilii i Karola, ludzie pochodzący z tradycyjnych, religijnych rodzin, i traktujących w sposób poważny swoją wiarę, do tego żyjących w łączności z Kościołem, zabicie nienarodzonego dziecka było sprzeczne z ich systemem wartości. Piąte przykazanie dekalogu brzmi przecież jednoznacznie: nie zabijaj. Dobrze wiedzieli, że złamanie przykazania jest nie tylko obiektywnym złem, lecz także Jednym z najcięższych grzechów. Dylematy więc musieli mieć ogromne. Sytuacja wymagała jednak szybkiej decyzji. Toteż Wojtyłowie niemal od razu ją podjęli. Niezależnie od wszystkiego ich poczęte dziecko miało się urodzić. Zaczęli więc szukać innego lekarza. A że powszechnym uznaniem cieszył się doktor wszechnauk, lekarskich Samuel Taub. Przyjmujący na terenie koszar Karol właśnie do niego się zwrócił o pomoc w ratowaniu życia żony i poczętego dziecka twierdzi Michał Siwiec Cielebon Żydowski lekarz Taub miał bardzo dobrą opinię nie tylko w środowisku wojskowym lecz także w cywilnym jak potwierdzają źródła przybył do Wadowic w roku 1915 kiedy to do szpitala garnizonowego funkcjonującego przy 20 pułku Landwery Stanisławowskiej, zmobilizowano wielu żydowskich oficerów, lekarzy pochodzących z różnych miast. Po zakończeniu wojny osiedlił się na stałe w Wadowicach. Ze względu na swoją wiedzę, umiejętność oraz działalność dobroczynną, był bardzo popularny i lubiany przez ogół społeczności żydowskiej. Uchodził za świetnego fachowca, a tych nie było wielu w mieście potrafił wyleczyć chorych albo uratować życie niekiedy w sytuacjach beznadziejnych gdy inni lekarze byli już bezradni i nie podejmowali się dalszego leczenia doktor taub który przychodził z wizytami lekarskimi do mojego dziadka słynął ze skutecznych reanimacji opowiada michał siwiec cielebon kiedyś został wezwany do jednego z poruczników gdy inny lekarz, dr Goldberg, stwierdził jego zgon, Taub przez osiem godzin prowadził reanimację, robił zastrzyki, stymulował i przywrócił czynności życiowe wojskowego. Nie wziął za to pieniędzy. Jak wynika z ustnych relacji kilku tajemniczonych w całą sprawę mieszkańców Wadowic, Emilia razem z Karolem udała się więc do doktora Tauba na wizytę do prywatnego gabinetu lekarskiego w budynku przy ulicy Lwowskiej, gdzie też mieszkał razem ze swoją rodziną. Wcześniej mieszkali tam Wojtyłowie. Doktor Taub potwierdził, że istnieje ryzyko powikłań przy porodzie ze śmiercią Emilii włącznie. Nie proponował jednak aborcji. Co więcej, wyraził zgodę na poprowadzenie ciąży Wojtyłowej. Zastrzegł jedynie, że Podejmie się ryzyka na wyraźną prośbę obojgu małżonków oraz na ich odpowiedzialność. Skąd o tym wiadomo? Te relacje z pierwszej wizyty Wojtyłów u doktora Tauba słyszałem wielokrotnie w domu rodzinnym, zarówno od swojej babci, jak i od Heleny Szczepańskiej i Marii Kaczorowej, które z Emilią na ten temat rozmawiały, ciesząc się, że jest szansa na urodzenie tego dziecka. Mówił Michał siwiec z cielebon. Pamięta też, że po latach, gdy Karol Wojtyła, był już biskupem, a potem kardynałem, Helena Szczepańska, która dwa razy w roku jeździła do niego do Krakowa z tortem pieczonym przez jego babcie, mówiła, co by to było, jakby Emilia dokonała aborcji: jak to dobrze, że urodziła wtedy to dziecko. Tatarowa zaśmawiała w tym kontekście do Marii Siwcowej. Patrz pani, gdyby nie ten tałp, to nie byłoby dzisiaj kardynała Wojtyły. Taką wersję wydarzeń znał podobno ksiądz dr Edward Zacher, który przez ponad pół wieku był związany z Wadowicami. W okresie międzywojennym w latach 1932-1939 był katechetą w gimnazjum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Do którego uczęszczał wtedy także Karol Wojtyła. Potem przez wiele lat był wikariuszem i proboszczem wadowickiej parafii. Zmarł w 1987 roku. Opowiadano o tym również publicznie w roku 1982, kiedy w Domu Kultury otwierano wystawę o XII Pułku Piechoty ziemi wadowickiej. Syn Tatarowej powiedział wówczas, że kardynał Wojtyła żyje dzięki doktorowi Taubowi. Ksiądz Jakub Gil wspomina, że kiedy dwadzieścia lat temu chodził po kolędzie, to starsza pani, rodowita Wadowiczanka, opowiadała mu, że po tym, gdy inny lekarz dał Emilii nadzieję na urodzenie dziecka, można było zaobserwować jakąś Nadzwyczajną troskę Karola o swoją żonę. Gdy tylko przychodził z pracy, trwał cały czas przy niej, był dla niej ostoją, im bardziej ogarniał ją lęk, tym bardziej był przy niej i ją wspierał. Widać było, że bardzo ją kocha. To dużo znaczyło wszystko znaczyło bez wątpienia siła i determinacja męża. Pomogła pani Wojtyłowej wytrwać i urodzić to dziecko, podkreśla ksiądz Gil. O tym wszystkim wspominała mi też przyjaciółka Emilii, Helena Szczepańska, potwierdza Michał Siwiec-Cielebon. Doktor Taub zalecił Wojtyłowej leżenie, odpoczynek i bardzo dobre odżywianie. Miała jeść dużo witamin. Karol bardzo wtedy dbał o nią. Od razu po pracy przychodził do domu, aby pozostawać przy żonie. Podobno się bardzo martwił, żeby jej się krzywda nie stała. Bezpośrednią opiekę nad ciężarną Emilią sprawowała położna, tatarowa, która pracowała w gabinecie doktora Tauba. To właśnie ją przysyłał lekarz do domu Wojtyłowej, by na bieżąco nad nią czuwała. Chociaż generalnie położna ta współpracowała raczej z kobietami pochodzenia żydowskiego które w większości były pacjentkami doktora Tauba. Wszystkie te fakty są znane jedynie z relacji ustnych. Nie zachowała się żadna dokumentacja medyczna, nie ma źródeł pisanych. Czy należy zatem uznać je za wiarygodne? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że dwa najważniejsze świadectwa na ten temat pochodzą od Heleny Szczepańskiej i Marii Kaczorowej które były zaprzyjaźnione z Emilią Wojtyłową i które miały te informacje od niej samej, z pierwszej ręki. Ich relacje są też spójne. Tę samą wersję zdarzeń obie kobiety opowiadały Marii Siwcowej, czego oświadkiem był Michał Siwiec-Cielebon, a także jego matka Teresa Cielebon. Ponadto należy podkreślić, że Helena Szczepańska była w Wadowicach szanowana. To uznana nauczycielka, która cieszyła się powszechnym autorytetem. Na wiarygodność Heleny Szczepańskiej zwraca też uwagę ksiądz-profesor Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jako kleryk w latach 80. XX wieku oprowadzał po wadowicach grupy Francuzów. Za każdym razem odwiedzaliśmy Helenę Szczepańską, która mówiła swobodnie po francusku. Niepotrzebny był tłumacz, a przy tym niezwykle interesująco opowiadała o życiu rodziny Wojtyłów. Znała wiele szczegółów, gdyż mieszkała w sąsiednim domu. Miała bardzo bliskie relacje z Wojtyłową. Wspominała, jak serdecznie opiekowała się ona małym Karolem i jak cieszyła się z jego urodzenia. Podkreślała, że Lolek miał się nie urodzić i że jego przyjście na świat było prawdziwym cudem. Pamiętała ona także, jak dorastały dzieci Wojtyłów, które często spotykała wychodzące z domu albo na podwórku przed jej oknem, w miejscu ich zabaw. Na tym podwórku była także studnia, teraz już zrównana z ziemią, na której przysiadała z Emilią Wojtyłową. Te opowieści były tak frapujące, że po każdym spotkaniu z panią Szczepańską grupy francuskie były zachwycone jej osobą i tym, z jakim taktem, inteligencją i zarazem naturalnością wspominała odległe czasy. Dopiero wtedy zdawali sobie sprawę, jak prestiżowe musiało być środowisko, w którym żyli Wojtyłowie i w którym dzieciństwo spędzał mały Lolek. Twierdzi ksiądz Józef Naumowicz. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Jan Paweł II, podczas wizyty w Wadowicach w 1979 roku, wypatrzył w tłumie ludzi Helenę Szczepańską i poprosił, by zorganizowano mu spotkanie z nią poza protokołem i oficjalnym planem pielgrzymki. Jeszcze tego samego dnia. Rozmawiał z nią na plebanii wadowickiej parafii. Relacje szczepańskiej i kaczorowej zgadzają się też z wszelkimi innymi na ten temat. Podawały je chociażby dwie inne mieszkanki wadowic, wyżej cytowane Dziewitowa oraz Tatarowa. Znaczące jest też, że nikt nie przedstawił innej wersji wydarzeń. Za autentycznością tej historii przemawia również świadectwo księdza Infuata Jakuba Gila. Kilka razy słyszał identyczną wersję zdarzeń w czasie wizyt kolędowych od starszych mieszkańców Wadowic, którzy jeszcze pamiętali Emilię i Karola Wojtyłów, albo znali też te opowieści z przekazów swoich rodzin. Wreszcie znaczące jest przekonanie starszych mieszkańców wadowic o tym, że Emilie i jej dziecko uratował ostatecznie żydowski lekarz Samuel Taub. Było zrozumiałe, że małżeństwo Wojtyłów nie chciało zgodzić się na aborcję, czyli na śmierć swego dziecka. Ale ich decyzja o urodzeniu dziecka, nawet kosztem życia Emilii, stanowiła pewną formę heroizmu. Bez wątpienia też wypływała ona z głębokiej wiary. Potwierdza to ksiądz Jakub Gil. Kiedy chodziłem po kolędzie, w jednym domu powiedziano mi, że to głęboka wiara nie pozwoliła Emilii i Karolowi na podjęcie decyzji o aborcji. Ci ludzie znali Wojtyłów. Wiedzieli co mówią. Decyzja o donoszeniu ciąży wskazuje też na jeszcze inny aspekt psychologiczny. Emilia Wojtyłowa musiała być bardzo świadoma swej roli jako matki. Niezwykle dojrzała, bo tylko taka osoba może powiedzieć – wolę umrzeć niż się pozbyć swojego dziecka – tłumaczy psycholog Maria Król-Fijewska. Według niej wyraźnie też widać, że Emilia musiała być wewnętrznie gotowa do poniesienia tej ofiary oraz że czyniła to dla dziecka, które nosiła w sobie – Chociaż podświadomie musiała też się bać, że mogą to być ostatnie miesiące jej życia, zwłaszcza że te ciąże znosiła źle, a większość czasu musiała spędzać należąco i miała jeszcze mniej siły niż zwykle. Tylko że motywację miała silniejszą. Kobieta, której raz już umarło dziecko, może mieć przeświadczenie, że urodzenie następnego spowoduje w jakimś sensie, Wymazanie tamtej śmierci, wyjaśnia psycholog Ewa Osóbka Zielińska. Widać, że Emilia musiała być niesłychanie silną kobietą, bardzo skoncentrowaną na osiągnięciu celu, w czym niewątpliwie bardzo pomagała jej silna wiara, że to Bóg kieruje jej życiem. Mocno ugruntowane wartości są najlepszą motywacją do osiągania celów, nawet bardzo ryzykownych. Maria król dodaje, Emilia miała doświadczenie, że śmierć dziecka to coś najgorszego. Widziały jak umierały jej siostry i brat. Patrzyła na reakcję swojej mamy, pamiętała odejście własnej córki. I nie chciała dopuścić do kolejnej śmierci w rodzinie. Pozostaje pytanie, czy święty Jan Paweł II znał te fakty? Czy wiedział o heroicznej decyzji swej matki, która postanowiła go urodzić, świadoma, iż jej życie było zagrożone? Ani kardynał Stanisław Dziwisz, ani siostra Tobiana Sobudka, którzy trwali przy Ojcu świętym w czasie całego pontyfikatu, jak mi mówili, nigdy nie rozmawiali na ten temat z papieżem. Kardynał Dziwisz potwierdza jedynie, że w 1979 roku Jan Paweł II spotkał się w Wadowicach z położną, która opiekowała się jego matką, gdy nosiła go pod sercem. Było to w czasie pielgrzymki do ojczyzny. Ojciec święty mówił mi później tylko tyle, że z nią rozmawiał, wspomina ksiądz kardynał. Reszta na zawsze pozostanie tajemnicą. Nie wiadomo też, czy papież miał świadomość, że życie jego matki uratował żydowski lekarz Samuel Taub. Doktor Taub wybawił od śmierci nie tylko Emilię Wojtyłową i jej dziecko, lecz także wiele innych dzieci i dorosłych mieszkańców Wadowic. Słynął z tego, że do końca życia leczył ludzi z wielkim oddaniem, często za darmo, gdy tylko widział taką potrzebę. Zmarł w 1933 roku. Dzięki pomocy Michała Siwca Cielebona, udaje mi się wejść na XIX-wieczny cmentarz żydowski w Wadowicach otoczony wysokim murem, aby odnaleźć grób doktora Tauba. Kirkut jest pięknie położony, zupełnie tak, jakby stanowił fragment jerozolimskiej doliny Cedronu, przy której znajdują się groby Żydów ozdobione białymi kamieniami Tu wprawdzie nie ma białych kamieni na grobach, ale także jest to dom światła, w którym zmarli oczekują na moment powstania w dzień sądu ostatecznego. Na koniec mojej wizyty na cmentarzu żydowskim wolontariusz opiekujący się kirkutem Grzegorz Ryszkiewicz mówi do mnie: a czy pani wie, że doktor Taub Wyleczył panią Wojtyłową i dzięki niemu urodził się papież? Zapomniałem pani o tym powiedzieć, kiedy staliśmy przy jego grobie. Trudno o lepszą puentę. Narodziny Lolka przyszłego papieża. Był 18 maja 1920 roku. Tego dnia w Wadowicach było wyjątkowo gorąco jak na tę porę roku. Temperatura dochodziła do 30 stopni Celsjusza. Emilia leżała w swoim mieszkaniu przy kościelnej w salonie. Zbliżał się czas porodu. Ci, którzy znali Wojtyłową, spodziewali się, że wtedy wydarzy się coś najgorszego, że rozegra się dramat. Wiadomo było, że ciąża jest trudna, a Wojtyłowa słaba i chora. Opowiada Michał Siwiec Cielebon, który takie słowa usłyszał od Heleny Szczepańskiej. Tego dnia rano Karol miał za zadanie przyprowadzić do żony położną. Poród bowiem, zgodnie z tradycją tamtych czasów, odbywał się w domu. Dopiero w drugiej połowie lat dwudziestych nastąpił szybki wzrost urodzin szpitalnych w obecności położnej. Nie udał się jednak do Tatarowej, która z polecenia doktora Tauba opiekowała się Emilią w czasie ciąży, tylko do Jadwigi Pawłęgowej. Jasno to wynika z zapisów w Wadowickiej Księdze Urodzonych, w której odnotowano chrzest przyszłego papieża. Ale także, na co dotąd nie zwracano uwagi, odnotowano, kto przyjmował jego poród. Do położnej bowiem odnosi się łaciński zapis: Obs extrit Hedwig Pawłęga. Położna Jadwiga Pawłęga. Powstaje pytanie, dlaczego Wojtyła nie sprowadził położnej? która już znała Emilię. Być może stało się tak dlatego, że Tatarowa mieszkała zbyt daleko od domu Wojtyłów, przy ulicy Karmelickiej, Pawłęgowa zaś bardzo blisko, przy placu Kościuszki, a Wojtyła bał się o żonę i chciał sprowadzić pomoc jak najszybciej. Poszedł więc tam, gdzie było najbliżej. Jest też prawdopodobne, że był bardziej przekonany do Jadwigi Pawłęgowej. Gdyż była to najbardziej znana i ceniona położna w całych Wadowicach. Cieszyła się uznaniem. Położna musiała być osobą zaufaną pod każdym względem, także religijnym. Położne katoliczki znajdowały się pod szczególną opieką proboszcza. Jego obowiązkiem było zadbać o to, by w przypadku zagrożenia życia dziecka, położne umiały ochrzcić dziecko z wody. Oraz czuwać, by nie dokonywały aborcji. Jeżeli w parafii zaczynała pracę nowa położna, proboszcz powinien zasięgnąć o niej opinii od jej poprzedniego proboszcza. Karol Wojtyła nie był obecny przy porodzie. W tamtych czasach nie było jeszcze zwyczaju, by mężczyzna uczestniczył w przychodzeniu dziecka na świat. Poród był domeną wyłącznie kobiet. Kiedy więc przyprowadził położną sam, razem z Edmundem, wyszedł z domu. O 17 obaj uczestniczyli w nabożeństwie majowym w parafialnym kościele, śpiewając litanię loretańską. Śpiew tej litanii słyszała z domu rodząca Emilia. Zbieg okoliczności, zapowiedź cudu, bowiem w tym właśnie momencie dziecko przychodziło na świat. Wojtyłowa je rodziła. Wsłuchując się w śpiew litanii ku czci Matki Bożej, jakby ktoś w górze w tym porodzie pomagał. Drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów urodził się 18 maja 1920 roku około godziny 17. Był to wyjątkowo duży, silny, zdrowy chłopak, który głośno płakał, jakby chciał przekrzyczeć ludzi śpiewających litanie w pobliskim kościele. Gdy położna położyła noworodka na piersiach matki, zobaczyła, że po policzkach Emilii płyną łzy. Na twarzy zaś rysuje się uśmiech. Matka okazała wzruszenie, ale także radość i szczęście, że zdarzył się cud, bo i dziecko, i ona żyją. Ponadto zamiast zapowiadanego chorego, słabego dziecka urodziła zdrowego, silnego chłopca. Niemożliwe stało się możliwe. Jadwiga Pawłęga mówiła, że zapamiętała ten poród na całe życie. Drugiego tak niezwykłego, jak twierdziła przy śpiewie litanii loretańskiej, nigdy w życiu już nie odbierała, podkreślał Michał Siwiec-Cielebon. Pawłęgowa opowiadała później w Wadowicach, że Emilia była bardzo słaba, ale że dzielnie zniosła poród opowiada Józef Klausner. Te historie przytacza też Bernstein w swej książce. Kiedy nadszedł moment porodu, Emilia poprosiła akuszerkę, by otworzyła okno. Chciałaby pierwszym dźwiękiem, jakie usłyszy jej nienarodzone dziecko, była pieśń śpiewana na cześć Maryi, Matki Bożej. Także sam papież dobrze znał przekaz na ten temat. Wiem, że ojciec święty rozmawiał o tym z położną, która przyjmowała jego poród, i wspominał mi później, że przychodził na świat przy śpiewie litanii ku czci Matki Bożej, opowiada kardynał Stanisław Dziwisz. Papież dopatrywał się też innych symboli. W rocznicę swoich urodzin 18 maja 1997 roku powiedział w jednej z włoskich parafii, Urodziłem się pomiędzy godziną 17 a 18, czyli o tej samej godzinie, o której 58 lat później zostałem wybrany papieżem. Tak jak słowo tak, które wypowiedziała w 1920 roku Emilia Wojtyłowa, musiało być jednym z najtrudniejszych słów w całym jej życiu. Tak, w 1978 roku tak. Było najtrudniejszym słowem dla jej syna, którego zapytano czy przyjmuje wybór na papieża. Oboje, matka i syn, słowem fiat godzili się na rezygnację z siebie, jakby wiedzieli, że tylko dzięki temu rodzi się to, co wielkie. Więcej w książce Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice świętego Jana Pawła II. Autor Milena Kindziuk. Wydawnictwo Esprit.